Witajcie kochani, nazywamy się Monika i Marcin Gajdowie, jesteśmy chrześcijańskimi psychoterapeutami. Monika jest pedagogiem ogólnym, specjalnym, skończyła szkołę terapii systemowej, ja podobnie, chociaż ja nie jestem pedagogiem ani ogólnym, ani specjalnym, tylko jestem z wykształcenia lekarzem, teologiem, ale również skończyłem szkołę systemową, później jeszcze szkoliliśmy się trochę terapii Gestalt i chcieliśmy niniejszym tadaum rozpocząć nowy cykl naszych spotkań z Wami dla chętnych, który będzie w cyklu Pogaj Duchy, a tytuł tego drugiego cyklu będzie Chrześcijanin a psychoterapia. Chrześcijanin a psychoterapia. Dokładnie tak. Ten film będzie na YouTubie. Wszystkie następne znajdziecie już na stronie Fundacji Teozis, teozis.pl. A ten jest trochę inny, ponieważ zostaliśmy wywołani do tablicy. W internecie, na YouTubie ukazał się 7-minutowy filmik księdza Dominika Chmielewskiego, który porusza kwestię właśnie psychoterapii, chrześcijańskiej psychoterapii, czy w ogóle psychologii. Nie ukrywam, że wzbudził on w nas wiele emocji, także konsultowaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z grona chrześcijańskich terapeutów. Właściwie to ktoś z tego grona przysłał ten film do nas. Zdecydowaliśmy się tak wspólnie po pewnych konsultacjach właśnie jeszcze z tymi osobami zabrać głos i skomentować ten wypowiedzi księdza Chmielewskiego. Ale nie do końca, tak jak Monika mówi, bo plan nasz był taki, żeby porozmawiać, wejść w dialog z księdzem Dominikiem na forum właśnie w takiej formie, ponieważ jego wypowiedzi padają w przestrzeni publicznej, mają całkiem duży zasięg i oglądalność i wpływa, ksiądz Dominik wpływa na kształtowanie pewnego sposobu myślenia, a my troszeczkę inaczej myślimy niż ksiądz Dominik, różnimy się w paru ważnych naszym zdaniem kwestiach. Więc postanowiliśmy najpierw skierować się do księdza Dominika i wysłaliśmy do niego na Messengerze informację, którą chcę Wam przeczytać, żeby nie było tak, że nie próbowaliśmy wejść w dialog. Napisaliśmy 22 lipca wiadomość. 2020 roku. Tak. Drogi księże Dominiku, nazywamy się Monika i Marcin Gajdowie. Myślę, że się kojarzymy w naszym kościelnym świecie. Zresztą spotkaliśmy się w Szczecinie na spotkaniu Waszej Młodzieży Salezjańskiej. Od pewnego czasu docierają do nas różne głosy dotyczące Twoich wypowiedzi odnośnie psychologii, psychoterapii, padające podczas Twoich homilii i konferencji. Są to głosy od naszych pacjentów, bo o tego nie powiedzieliśmy, że również nasi rozmówcy w gabinecie mają kłopot trochę z tym, co mówi ksiądz Dominik. A także od kolegów i koleżanek, którzy podobnie jak i my są zaniepokojeni tym, co mówisz. Chodzi nam szczególnie o wypowiedzi odnośnie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej czy farmakologicznej. My sami mamy wiele wątpliwości po wysłuchaniu jednej z Twoich konferencji. I właśnie dlatego, że Twoje wypowiedzi padają w przestrzeni publicznej, chcielibyśmy zaprosić Cię do publicznej debaty w internecie wokół tych tematów, które poruszasz. Mamy wątpliwości co do tego, jak mówisz i co mówisz i chcielibyśmy z Tobą o tym publicznie porozmawiać w życzliwej, pełnej szacunku atmosferze, poszukując wspólnie odpowiedzi. No bo jeśli się ludzie różnią, a mają prawo, no to gdy się spotykają i dialogują, no to w tym ich spotkaniu możemy coś wspólnie jeszcze nowego odkryć. Czy zgodziłbyś się wziąć udział w takiej debacie, rozmowie z nami? Wszystko wspólnie przygotujemy, ustalimy. Zależy nam na pełnym spokoju, wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi. Prosimy Cię o odpowiedź, ciepło Cię pozdrawiamy z modlitwą. Monika i diakon Marcin Gajdowie. I tego samego dnia dostaliśmy odpowiedź. Szczęść Boże Państwu. Jak ksiądz Dominik wróci z trasy rekolekcyjnej, przekażemy Państwa prośbę, błogosławimy administratorzy strony. Czyli można z tego wnioskować, że ksiądz Dominik chyba nie do końca od razu czyta te wiadomości, ale zakładaliśmy,
informacji, więc to jest zrozumiałe. Zakładaliśmy, że w takim razie zostanie mu to przekazane. Czekaliśmy miesiąc i napisaliśmy znowu: Szczęść Boże, mija już miesiąc, odkąd napisaliśmy do księdza. Czy ksiądz Dominik otrzymał nasze zaproszenie? Czekamy na odpowiedź. No i widzimy w Messengerze, że wiadomość jest przeczytana. Widzimy, że jest po prostu jakoś niestety zignorowana. Więc będzie polemika bez Dominika, tak możemy sobie zażartować. Ale bardzo, bardzo nam zależy, żeby nikt nie pomyślał, że my tutaj atakujemy księdza Dominika, czy że po prostu, nie wiem, chcemy doprowadzić do jakiegoś konfliktu. Po prostu chcemy przedstawić pewną odpowiedź na to, co ksiądz Dominik mówi. Tak jak Marcin powiedział, wypowiedź księdza Dominika trochę wywołała nas do tablicy, ponieważ ksiądz Dominik mówi o... porusza kwestie związane właśnie z psychoterapią, z psychologią, nawet zakrywające, można powiedzieć, o psychiatrię. No my jako psychoterapeuci od wielu, wielu lat mamy duże doświadczenie i wiedzę w tych tematach, no i dlatego chcielibyśmy też się nią podzielić i troszkę może rzucić inne światło, także jako chrześcijańscy psychoterapeuci. Więc punktem wyjścia do naszych pogajduchów, chrześcijanin na psychoterapia, będzie wypowiedź księdza Dominika Chmielewskiego, od tego zaczniemy. Ona jest podzielona przez nas na odcinki. W sumie trwa 7 minut. My to bez żadnych tutaj naszych kombinacji po prostu odtworzymy w całości, tylko w częściach i odniesiemy się. Posłuchajmy początku. Nie mam wątpliwości, słuchajcie, że dzisiejsze różnego rodzaju terapie, a psychologia stała się dzisiaj świecką religią, praktycznie rzecz biorąc, nawet zastępującą relację z Bogiem. Zacznijmy od tego, że jest różnica pomiędzy pojęciem psychologia a psychoterapia. I psychologia i psychoterapia nie oznacza tego samego. Można powiedzieć, że psychologia to jest nauka oparta na badaniach, empirycznych badaniach, które się dokonuje, i to jest nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Jest troszkę ryzykowne mówić, że to jest taka nowa świecka religia, bo od razu wchodzimy w pewien konflikt. To tak jakby powiedzieć, że matematyka jest nową świecką religią, albo czy fizyka, astronomia, czy na przykład filologia polska. To nie jest do końca tak. Każdą rzeczywistość człowiek może przeżywać niewłaściwy sposób. Nawet Biblię można czytać w zły sposób. Więc i naukę można również wykorzystywać w różny sposób. Ale atakować samą psychologię z punktu widzenia człowieka wierzącego jest niedobrze, bo wtedy wychodzi na to, że my w Kościele mamy problem z nauką, a takiego problemu nie mamy. Zwłaszcza, że psychologia zajmuje się naprawdę wieloma dziedzinami życia człowieka. Mamy różne w ogóle gałęzie psychologii. To jest naprawdę bardzo potrzebna, rozwojowa gałąź nauki. Mam na przykład psychologię poznawczą, psychologię kliniczną, psychologię rozwojową, bardzo ważną, przeczytaj wszystkie dzieci, tam. Społeczną. Psychologia osobowości i psychologia pozytywna, neuropsychologia, bardzo wspaniała gałąź, nowo rozwijająca się, patopsychologia, psychologia kliniczna, to mówiłam, sądowa, psychologia wychowania, psychologia pracy, psychologia ekonomii. Także jest naprawdę bardzo wiele dziedzin i, no, że tak powiem, wrzucenie całej gałęzi naprawdę bardzo ważnej wiedzy naukowej, potrzebnej też naszemu ludzkiemu rodzajowi do właściwego funkcjonowania, no jest naprawdę nieuzasadnione i niepotrzebne. My jako chrześcijanie także możemy być psychologami i wielu takich przecież znamy. No więc według nas hasło świecka religia niewiele mówi tak naprawdę, niczego ludziom w sumie nie wyjaśnia i co gorsza wprowadza konflikt pomiędzy wiarą a nauką.
pielęgnuje pewną nieufność wobec nauki. My w następnych odcinkach, które znajdziecie na stronie Fundacji Teozis, będziemy mówili o tej historycznej nieufności, skąd ona się wzięła. Pewnie ksiądz Dominik jest trochę w tradycji tej nieufności, ale to nie jest dobrze, ponieważ w tę nieufność uderzać nie jest dobrze, abyśmy jako duszpasterze, ja jestem duszpasterzem, abyśmy tę nieufność powiększali. Raczej powinniśmy porządkować niż powiększać nieufność. I co gorsza, ludzie z zewnątrz, gdy sobie, spoza kościoła, gdy sobie takie teksty usłyszą, no to zaczynają widzieć pewien antyintelektualizm naszej wiary. Niechęć do nauki, a przecież jest fides et ratio. Tak, więc naprawdę w nauczaniu Kościoła tego konfliktu nie ma, wręcz przeciwnie, właśnie była specjalna wypowiedź papieża w tych kwestiach. Jan Paweł II bardzo cenił sobie naukowców, rozwój nauki, spotykał się z nimi. I z niewierzącymi naukowcami, co jest bardzo też... Naprawdę to się nie wyklucza, wręcz przeciwnie. Wspaniałe. To nie służy ani Kościołowi, ani chrześcijanom. No. Wstawianie w opozycji wiary i nauki. To posłuchajmy dalej. Zdecydowana większość tych terapii służy przede wszystkim zbudowaniu poczucia wartości. No i musimy tutaj już po 2 sekundach od razu znów zatrzymać, bo ksiądz Dominik mówi, że większość tych ludzi, którzy zgłasza się do gabinetów, zgłasza się z powodu niskiego poczucia wartości, czy powiedzmy to niskie poczucie wartości stoi u podstaw ich jakby wizyty. No i no nie jest tak po prostu, dlatego chcemy na to zareagować. Oczywiście wiele osób ma takie doświadczenie właśnie niskiego poczucia wartości czy braku dostępu do wartości, jaką ma. Natomiast wiele osób zgłasza się naprawdę z poważnymi problemami. Są to ciężkie depresje, stany takie nawet grożące samobójstwem, nerwice, lęki. Są osoby po ciężkich przeżyciach traumatycznych i tutaj bez psychoterapii czasami rzeczywiście ciężko jest sobie z tym poradzić. Zgłaszają się z problemami rodzinnymi, małżeńskimi, wychowawczymi. Są osoby z zaburzeniami osobowości, które także mają wiele problemów emocjonalnych i szukają takiej pomocy terapeutycznej, zresztą bardzo skutecznej czy pomocnej właśnie, żeby lepiej funkcjonować. Mamy terapię rodzinną, mamy terapię małżeńską. Oczywiście pomoc w wychowywaniu dzieci to również nie jest oczywiście już, powiedzmy, terapia w sensie ścisłym, ale to również wchodzi w jakiś zakres na przykład terapii rodzinnej, tak moglibyśmy powiedzieć. A więc jest... Czy takie zaburzenia psychosomatyczne? Często zdarza się, że osoby były diagnozowane medycznie i ostatecznie dostały informację, proszę zgłosić się do psychiatry czy do psychoterapeuty, ponieważ podłożem tych problemów nie jest somatyka, a właśnie emocjonalność. No i to jest dość ważne, dlatego że jeśli ksiądz Dominik za chwilkę w swoim wystąpieniu postawi pewną kontrę wobec wiary w Boga, to te wszystkie osoby, które wymieniliśmy, które sobie obejrzą taki film, czy wysłuchają takiej homilii, czy konferencji, zaczynają mieć dylemat. Coś jest może nie tak z moją wiarą, skoro ja się udaję po pomoc do psychoterapeuty, psychologa czy do psychiatry. I to jest bardzo no, szkodliwe i niebezpieczne po prostu. I rzeczywiście mieliśmy w trakcie terapii osoby, ja miałem osobę, która obejrzała sobie ten film i miała duży kłopot później z pracą w gabinecie. Musiała poświęcić sporo czasu na to, żeby sobie to jakoś ułożyć. Ułożyła, ale słowa te w internecie padają. Tam jest bardzo dużo odbiorców tych tekstów i to kształtuje pewien obraz, naszym zdaniem nieprawidłowy. Posłuchajmy dalej. Nie jestem przeciwnikiem psychologii, natomiast jestem zwolennikiem tego, aby psychologia była tylko narzędziem
do diagnozowania pewnych problemów, pewnych mechanizmów, ale nie ma prawa psychologia, nie ma takiej mocy, po prostu nie ma mocy, aby stworzyć człowieka na nowo, tak jak może to tylko i wyłącznie uczynić Bóg. Ksiądz Dominik tutaj deklaruje, że nie jest przeciwnikiem psychologii. Można jednak mieć trochę wątpliwości, szczerze powiem, po tej wypowiedzi, czy tak rzeczywiście jest, ale dobra, przyjmujemy to jako dobrą monetę. Natomiast mówi ksiądz Dominik, że psychologia, czy tutaj znowu trochę miesza psychologia, psychoterapia, jest w zasadzie tylko do tego, żeby zdiagnozować, a później podprowadzić do Jezusa. Więc to bardzo jest takie piękne, pełne miłości do Jezusa zdanie. W jakimś sensie je podzielamy, dlatego nawet że... w dużej mierze je podzielamy. To się nie wyklucza. Natomiast to nie jest tak, że to podprowadzenie do Jezusa kłóci się albo jest wręcz w jakiejś sprzeczności, jest w jakiejś sprzeczności z psychoterapią i leczeniem człowieka. Można czasem powiedzieć, że to leczenie podprowadza do Jezusa i Jezus podprowadza do tego leczenia i że te dwa procesy są zbieżne. My mamy takie swoje piękne doświadczenie w tym, co nazywamy chrześcijańską terapią integralną. Powiemy o niej w następnych odcinkach, ale wprowadzanie tutaj takiego konfliktu, czy znowu stwierdzenie tylko diagnoza, a Jezus leczy, jest nierzetelne, nie jest do końca właściwe. Mało tego, jest, że tak powiem, nie do końca dobrą wskazówką dla osób, które naprawdę potrzebują pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej. I oczywiście ich wiara może tutaj bardzo wspomagająca ten proces leczenia, to się nie wyklucza. To jest właśnie niesamowite, że te procesy dwa się nie wykluczają i wiara osoby, ale także fachowa pomoc idą razem w parze. Ja też uważam, że Bóg działa i tu, i tu. Mamy jako Kościół pewną trudną historię związaną z tym, jak asymilować naukę, ponieważ nauka, posługując się narzędziami racjonalnego umysłu, porządkuje pewną rzeczywistość empiryczną, tej, którą doświadczamy, sprawdzamy, i ta rzeczywistość rozświetla nam coraz głębiej objawienie również. W związku z tym w czasie historii Kościoła widzimy takie momenty, w których podpalano niestety stosy pod naukowcami. Jednak to nie było chrześcijańskie, bo już święty Augustyn mówił, że jeśli mamy jakiś konflikt, dylemat pomiędzy tym, co uważamy teologicznie, a tym, co się odkryło naukowo, jest to już zweryfikowane, to my potrzebujemy zweryfikować tą teologię po prostu. Ta teologia dzięki temu będzie dojrzalsza, zredefiniujemy na nowo pewne pojęcia, przemyślimy to, wporządkujemy wiedzę naukową w naszą wiedzę teologiczną i to będzie z ogromną korzyścią dla człowieka. Jeszcze raz wracamy do encykliki Jana Pawła II, Fides et Ratio. Naprawdę mamy dwa skrzydła. A więc takie podejście, że Jezus leczy, a człowiek po prostu stoi obok i tylko ewentualnie mówi, gdzie go boli, no jest pobożne, ale nie do końca w sumie chrześcijańskie. I to jest jakaś odpowiedzialność też duszpasterzy. Problem jest wtedy, gdy ktoś z poziomu teologii zaczyna się wypowiadać w sprawach nauki, bo teologia nie ma kompetencji, żeby mówić, jak powstał świat. Teologia ma kompetencje, żeby na przykład mówić, kto stworzył świat, ale nie ma kompetencji, by mówić, jak ten proces polegał,
i to jest wielkie nieporozumienie, jeśli wyprowadzamy na przykład z Pisma Świętego informację o tym, że świat stworzony był na przykład w 6 dni, a z drugiej strony nauka nie ma prawa wypowiadać się na temat na przykład istnienia Boga, bo też nie należy do jej zakresu, do jej kompetencji, nie ma absolutnie do tego narzędzi i się tym tak naprawdę nie powinna zajmować. I psychologia naprawdę nie ma takiej ambicji stwarzać człowieka na nowo, przynajmniej ta psychologia akademicka, bo możemy pod to pojęcie psychologia wrzucić każdą książkę, którą sobie kupimy w kiosku ruchu, ale ta psychologia akademicka, a dwoje naszych dzieci studiowało psychologię na różnych uniwersytetach, wiemy, zresztą my nie musimy tego wiedzieć od naszych dzieci, ale psychologia się nie zajmuje stwarzaniem człowieka, zajmuje się diagnozowaniem, zrozumieniem i, uwaga, pomocą człowiekowi. I to jest bardzo dobre. Znamy wielu psychoterapeutów wierzących i niewierzących także, którzy są naprawdę bardzo miłującymi ludźmi, ofiarnymi, którzy naprawdę z całego serca i z całej swojej wiedzy, że tak powiem, udzielają pomocy właśnie w gabinetach psychoterapeutycznych i pomagają ludziom wychodzić na prostą, odnajdywać siebie, odnajdywać nowe spojrzenie na relacje, na inne osoby. Muszę powiedzieć, że świadomie czy nieświadomie prowadzą właśnie do rozwoju miłości w tych osobach, miłości, którą w Biblii mamy zdefiniowaną jako miłość siebie, miłość bliźniego i miłość ostatecznie Boga. To jest tak naprawdę jest jedna miłość. Jeżeli wzrasta miłość do siebie, miłość do innych, to też wzrasta miłość do Boga. Chcemy to jakoś podkreślić. Monika powiedziała, ale ja powtórzę. Znamy wielu niewierzących psychoterapeutów, którzy nie mają Boga na ustach, a są niezwykle miłującymi, głębokimi, mądrymi ludźmi. I oczywiście może ksiądz Dominik, każdy z nas, no, mógł spotkać jakiegoś terapeutę nieprofesjonalnego, mógł spotkać księdza nieprofesjonalnego, mógł spotkać i terapeutę, i psychiatrę, i chirurga. Taki jest świat. Ale nie jest dobrze uogólniać i mówić, terapeuta niechrześcijański to na pewno nie doprowadzi cię do jakiejś zmiany dojrzałości i zdrowia. Tym bardziej, i to jest jakiś naprawdę wielki smutek i paradoks, że my z kolei mamy w gabinecie jako terapeuci chrześcijańscy bardzo wiele ofiar nauczania pseudokatolickiego, które trochę w takich klimatach, w których jest właśnie niechęć do nauki, mają wmanipulowane poczucie winy, lęk przed Bogiem, zagrożenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie się czasami latami nie mogą wykopać ze skrupułów, z innych naprawdę ciężkich nerwic. Poczucie swojej wartości zbudowane przez psychologię często jest takim tanim motywowaniem się, które starcza na chwilę, a potem człowiek jeszcze bardziej ma doświadczenie tego, jak bardzo jest nikim, niczym, beznadziejnym, mniej niż zero. I po prostu, jeśli tylko w jakikolwiek sposób będzie próbował wyjść, to poprzez egocentryzm asertywizmu, to znaczy nie poprzez miłość do drugiego człowieka i poświęcenie się aż po krzyż, tylko przez egoistyczne, asertywistyczne, bardzo często działanie, które tak naprawdę powoduje, że jestem jeszcze bardziej samotny, jeszcze bardziej zafiksowany na swoim egocentryzmie i analizowaniu samego siebie. W tym momencie trochę nam śmieją się buzie, ale tak, no wiadomo, trochę z poczuciem humoru. Ksiądz Dominik używa sformułowań, które tworzy sam. To jest bardzo ciekawe, takie słowotwórcze działanie. Natomiast niewiele ma to wspólnego naprawdę z tym, jak te sformułowania brzmią tak, no, powiedzmy, w definicji naukowo. Nie ma czegoś takiego jak egocentryzm, asertywizmu. W ogóle nie za bardzo wiadomo, co to znaczy. Jest egocentryzm, jest asertywizm. Asertywność. Asertywność, no właśnie, już mi się nawet tego wszystkiego miesza. Asertywność i egocentryzm.
Tak to, tak powiem. Ale ja trochę rozumiem, bo to jest w ogóle taki aktualnie trend w niektórych kręgach kościelnych. Z ekologii robi się ekologizm, z asertywności robi się asertywizm, czyli mówca ma, jak myślę, chęć powiedzieć, że to jest pewna rodzaju, uwaga, słowo klucz, ideologia, która znowu, nie wiem, jest w sprzeczności z chrześcijaństwem, czy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo to nie to miejsce, natomiast rzeczywiście ksiądz Dominik mówi tutaj pewnej ważnej rzeczy i my sami to wiemy i wielu terapeutów również niechrześcijańskich to wie, widać ksiądz Dominik niekoniecznie ma z nimi kontakt, że celem rozwoju człowieka nie jest egocentryzm, bo egocentryzm jest pułapką, jest właśnie związany bardzo z neurotyzmem. Tak, jest to pewna forma zaburzenia wręcz. Tak, i żaden profesjonalny terapeuta nie będzie prowadził ludzi do egocentryzmu. Natomiast drogą w rozwoju jest zbudowanie asertywności, dlatego że bez asertywności nie ma tego wszystkiego, o czym później mówi ksiądz Dominik, czyli nie można oddać życia z miłości, nie można zawisnąć na krzyżu. Zwróćcie, kochani, uwagę, że Jezus nie mówi, że ktoś mu zabiera życie, tylko mówi, że ja sam je daję. Żeby życie dać, trzeba najpierw życie mieć. Jeśli ktoś nie jest asertywny, nie będzie mógł w sposób wolny i dobrowolny wydać swojego życia w ofierze, tak jak słusznie ksiądz Dominik wskazuje. I my na naszych kursach do naszych kochanych przyjaciół, terapeutów, którym pomagamy, czy jakoś towarzyszymy na jakimś etapie krótkim, wspominamy właśnie o tym i zresztą w książce Rozwój też o tym mówimy, że asertywność nie jest stacją końcową rozwoju człowieka, ale z kolei niezbędną na drodze do właśnie ofiarności i miłości, takiej, jaki dał nam przykład Jezus na krzyżu, właśnie oddania życia tak jak On. Więc ci niewierzący terapeuci na pewno nie będą używali takich sformułowań jak ksiądz Dominik. Ofiarność, wydanie swojego życia z miłości, chociaż też bym nawet nie był tego taki pewny, ale wszyscy, jeśli są profesjonalnymi, dojrzałymi terapeutami, wiemy, i niezależnie od tego, czy wierzący, czy niewierzący, że egocentryzm nie jest szczytem rozwoju. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę człowiek dojrzały to jest człowiek, który doświadcza wymiany miłości. Potrafi ją dawać i potrafi ją przyjmować. I asertywność jest niezbędna do tego, żeby w taką postawę wejść, choć nie jest być może docelowa i dobrze by było o tym pamiętać. Posłuchajmy dalej. Są oczywiście nurty psychologii chrześcijańskiej, które pomagają w doprowadzeniu do tego momentu, w którym już tylko może pomóc Jezus Chrystus, ponieważ On jest tym, który ma moc złamać grzech w naszym życiu, a wszystkie problemy duchowe, emocjonalne, fizyczne są związane z grzechem. Wszystkie. A tam może tylko sięgnąć Zbawiciel. Tylko. Tak jak mówiliśmy już, psychologia jest gałęzią nauki i nie ma takiej gałęzi nauki jak psychologia chrześcijańska. Jest po prostu psychologia, natomiast jest terapia chrześcijańska, jest Towarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, ale to nie jest inna nauka, to po prostu jest inne podejście terapeutyczne i to jest też to rozróżnienie, o którym mówiliśmy, czymś innym jest psychologia, czymś innym jest psychoterapia, która wykorzystuje zdobycze psychologii, wiedzę psychologiczną i różne swoje narzędzia psychoterapeutyczne, aby pomóc ludziom lepiej funkcjonować, być bardziej zdrowymi. Także nie ma innej nauki, jak jest jedna nauka. Tak, Benedykt XVI w Deus Est Caritas pięknie to podkreśla, że chrześcijanie nie tworzą jakiegoś alternatywnego świata. My nie mamy swojej wersji nauk, tylko my po prostu
aplikujemy naukę, bo ona jest neutralna, do naszego życia, lub też wporządkowujemy nasze doświadczenie w jakieś zdobycze naukowe, by ubogacać rodzinę ludzką. I teraz nie będziemy tego rozwijać, bo z Moniką stworzyliśmy, czy tworzymy cały czas prąd, który nazwalibyśmy chrześcijańską terapią integralną. Powiemy Wam o tym w kolejnych naszych spotkaniach. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. W każdym razie nie należy tej terapii mylić z jakimś prądem uzdrowieniowym, z nakładaniem rąk, tylko pracujemy profesjonalnie, ale uwzględniając siłę, miłującą siłę wyższą, możemy powiedzieć, którą w naszej tradycji nazywamy Bogiem. Odnosimy się do tej siły. Wielu naszych rozmówców rzeczywiście, odnosząc się do Chrystusa, bardzo świadomie w trakcie terapii, szybciej zdrowieje i naprawdę widzimy wartość tego, rzeczywiście wierząc, że my ostatecznie w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, i właściwie wszystko dokonuje się w Bogu. Widzimy wartość odniesienia się do Boga w trakcie terapii, ale to jest nadal psychoterapia. I powiemy jeszcze o tym. W każdym razie nie możemy naprawdę przejść obojętnie obok tego, co tutaj ksiądz Dominik powiedział. Wszystkie problemy duchowe, emocjonalne, fizyczne są związane z grzechem. I powtarzam wszystkie. A ja przypomnę tylko fragment z Ewangelii, w której przyprowadzają do Jezusa kogoś chorego i pytają się, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. A Jezus mówi, że ani on, ani jego rodzice. I nawet nie chcę wchodzić w poziom zbijania tych wypowiedzi Pismem Świętym, choć pewnie jeszcze znalazłoby się dużo różnych okazji, przykładów, tak, ale po prostu chcemy powiedzieć, że to, co padło, no jest dla nas naprawdę nie do zaakceptowania. Tak naprawdę jest niezgodne z nauką Kościoła katolickiego. Nigdzie Kościół katolicki nie wygłasza takich prawd. Nigdzie nie ma takiego nauczania w nurcie nauczania Kościoła katolickiego. To jest bardzo ważne, dlatego że ponieważ rodzi, to jest duże nadużycie. Obarcza to człowieka ogromną odpowiedzialnością, przecież są wady genetyczne, są pewne mutacje genetyczne. Wielu wspaniałych, dobrych ludzi, wierzących choruje, ich dzieci chorują. Powiedzenie, że każda choroba jest związana z grzechem, jest naprawdę niezgodne, nieprawdziwe, fałszywe, szkodliwe. Obarcza człowieka ogromnym poczuciem winy i wręcz można powiedzieć, że też takim niezrozumieniem, trochę jak z Hiobem. Przecież Hiob nie zgrzeszył, a nie wiem, spadło na niego ogromne nieszczęście. To jest oczywiście księga może nie historyczna, ale pewna właśnie symboliczna. No i teraz co? Zgrzeszył? Nie zgrzeszył. Nawet tutaj widać, że to jest zupełnie nieuzasadnione. I oczywiście, że ludzie mają problemy często dlatego, że prowadzą nieuporządkowane życie. Można powiedzieć, tak, ich grzeszne życie prowadzi do jakiejś krzywdy. To się często przenosi na ich dzieci, później na dzieci ich dzieci. Niewątpliwie tak. Ja też podejrzewam, że stoi za tym myśleniem takie myślenie o grzechu pierworodnym, że każdy nieporządek w naturze jest związany z tym grzechem pierworodnym i że tego konsekwencje jakoś wszyscy tutaj ponosimy. No, tylko kto ten grzech pierworodny popełnił, jeśli dinozaury też umierały na raka, jeśli występują w ogóle w naturze zjawiska przypadkowe wywołane przez, nie wiem, promieniowanie kosmiczne. Już nie chcę nawet wnikać teraz w ten poziom myślenia, bo to też można by było uznać za skutki grzechu pierworodnego, ale chodzi mi o to, że takie myślenie jest niezwykle obciążające dla tych ludzi, którzy są chorzy. I mówić im, że to jest skutek grzechu ich czy tam poprzednich pokoleniach, jest naprawdę nie do zaakceptowania. Jest to błędne, krzywdzące uproszczenie, które wywołuje dodatkowe cierpienie w kimś,
kto już doświadcza cierpienia. I no niestety, w tym momencie bardzo jakoś tutaj drżymy, a duszpasterz, nie chcę teraz tutaj kazań prawić, ale to powiem, my mamy pewną odpowiedzialność za słowo, mamy pewną odpowiedzialność za to, co mówimy, zwłaszcza, że mówimy to w przestrzeni publicznej. Posłuchajmy dalej. W takiej sytuacji dzwoni do mnie pewien mężczyzna i mówi tak: proszę księdza, koniecznie muszę się z księdzem spotkać. No i co się stało? Mam różnego rodzaju problemy nerwowe, lękowe, histeria lękowa, psychoza religijna i tak dalej, zaczyna mi wymieniać, że sobie zupełnie nie radzi sam z sobą, że różnego rodzaju już terapię przeszedł. On musi się ze mną spotkać. On bardzo chce porozmawiać o tym i żebym dał mu jakąś radę. Czy jest pan zdeterminowany, żeby zrobić wszystko, by zostać uzdrowionym? Mówi, tak, oczywiście, że tak. Stawiam się wszędzie, gdzie ksiądz chce, o każdej porze dnia i nocy. Niech ksiądz tylko wyznaczy dzień spotkania. Mówię, wie pan, ja za bardzo nie mam czasu, ale mam świetnego psychologa. On, ten pan, był z Łodzi. Mam świetnego psychologa w Łodzi, który, no nie zdarzyło się, żeby nie uleczył z jakiejś choroby. I mówię, pan pisze adres, ale z księdzem się nie... Wpierw z tym psychologiem chciałbym, żeby się pan spotkał. Pan pisze adres. Więc dyktuję mu ten adres i mówi, gdzie to jest? Ja mówię, no to jest taka przychodnia. Mówi, jaka przychodnia? Na tej ulicy. Mówi, jak to? Ja mówię, no na tej ulicy jest klasztor sióstr wieczystej adoracji. I tam jest wystawiony Pan Jezus, dzień i noc. Najlepszy psycholog, jakiego znam, który Pana stworzył i ma moc uzdrowić Pana z każdej choroby. I co więcej, powiem Panu, już z nim rozmawiałem, nie weźmie ani grosza za terapię z Panem. To się nazywa tak zwana chrystoterapia. Bardzo ciekawa metoda. Prosi tylko Pana, żeby Pan przychodził codziennie na 30 minut i będzie z Panem robił sesję. Cisza po drugiej stronie. Ksiądz sobie żartuje. Ja mówię, nie, nie żartuję. I facet się rozłączył. No, powiem Wam, kochani, że to jest najsmutniejszy dla mnie... Tak, trochę nam w tym momencie nie do śmiechu. Najsmutniejszy moment tego filmu, czy właściwie tej wypowiedzi. Bardzo, bardzo smutny moment. Dlatego, że ksiądz Dominik przedstawia człowieka, który zaczyna od słów: koniecznie muszę się z księdzem spotkać. Więc wyobrażam sobie, że stoi za tym człowiekiem potrzeba rozmowy, bliskości, więzi, może przytulenia, wysłuchania, powiedzmy sobie, taka podstawowa potrzeba, wysłuchania. I ten człowiek, co on dostaje w odpowiedzi? Jezus mówi, byłem głodny i daliście mi jeść. Byłem bezdomny i przygarnęliście mnie. Potrzebowałem rozmowy i spotkaliście się ze mną i wysłuchaliście mnie. Jezus nie mówi, byłem głodny i wysłaliście mnie przed Najświętszy Sakrament. Z całym szacunkiem dla Najświętszego Sakramentu. I tutaj wychodzi pewna postawa taka religijna, która charakteryzuje się dualizmem, w której Bóg to jest tam, a my jesteśmy tu, i do Boga wysłać, to znaczy wysłać Go do kaplicy, do Najświętszego Sakramentu, a tu u nas, między nami, to w ogóle ten Bóg jest słabiej obecny albo nieobecny. I ta wypowiedź, ja rozumiem, że ona miała budować wiarę, że ona miała za cel odnieść ludzi do Chrystusa. Dobre cele, ale w sumie wyszło strasznie. Jest to wypowiedź pobożnościowa, ale ona jest zaprzeczeniem tak naprawdę chrześcijaństwa. Ponieważ warto jest uwierzyć, że w nas jest obecny Bóg,
i że my po to się karmimy Eucharystią, żeby On naszymi rękami przytulał, żeby ten Bóg naszymi uszami słuchał i że spotkanie z księdzem Dominikiem może być spotkaniem z Chrystusem. Że Chrystus nie ma na tym świecie innych rąk, innych ust, innych oczu. Ksiądz Dominik jest też tabernakulum i nosi w sobie Chrystusa. I nie jest dobrze, jeżeli podaje to jako jakiś przykład, w którym on, pomoc człowiekowi polega na tym, że go się odsyła jedynie przed Najświętszy Sakrament. Jedynie, po prostu. Albo w tej kolejności. Albo, tak. I jak gdyby w ogóle jedno z drugim nie mogło współistnieć, jakbyśmy nie mogli przyjąć człowieka, porozmawiać z nim, a nie arogancko w sumie, dość mówić mu, idź przed Najświętszy Sakrament, bo tam Chrystus cię wysłucha. Mało tego, prawdopodobnie ten człowiek nie przez przypadek zwraca się właśnie do księdza Dominika, ponieważ jego problemy, tak podejrzewam, związane są właśnie z pewnymi tematami duchowymi, religijnymi. Jego nerwica, lęki, dylematy są właśnie związane z pewną, prawdopodobnie błędną pobożnością, i ksiądz Dominik mógłby prowadzić właściwe nauczanie, które pomogłoby temu człowiekowi właśnie wyjść z tych lęków i z tych błędów na temat Pana Boga. Ta rozmowa w takich przypadkach jest wręcz niezbędna. Samo pójście przed Najświętszy Sakrament przy osobie, która ma problemy lękowe o podłożu religijnym, nie skutkuje. Dodatkowo jeszcze nie możemy powstrzymać się, żeby nie wrzucić takiego naszego kamyczka, bo ksiądz Dominik tutaj rzuca takie pseudonaukowe określenia, psychoza religijna, coś tam jeszcze, już nie chcę teraz sięgać do tego. W każdym razie to jest taki, no chciałem użyć słowa bełkot, ale no w każdym razie jest to rzeczywiście bardzo nieprofesjonalne i trochę brzmi dla jakichś ludzi w kościele tak, no, przekonująco, natomiast pokazuje, że mamy przed sobą kogoś, kto jest niekompetentny po prostu. Zwłaszcza jeśli pada słowo psychoza, no to na pewno już nie można takiego człowieka, że tak powiem, puścić, tylko trzeba się nim zapiekować, choćby zapytać się, czy rodzina wie, czy ma myśli samobójcze, co on przeżywa. Ja już nawet nie chcę myśleć, jak ten człowiek się poczuł. Ksiądz Dominik pewnie z taką, nie wiem, satysfakcją mówi, odłożył słuchawkę, no bo nie dorósł do tego poziomu wiary. Natomiast dla mnie to jest jakieś tragiczne zakończenie. Ja nie mam dobrego samopoczucia, gdy słyszę, że tą historię. Myślę sobie, czy nie popełnił samobójstwa na przykład po tym telefonie. Skąd wiecie, że nie? W jakim jest dalej stanie? Ponieważ to są naprawdę osoby, które są w wielkim cierpieniu i potrzeba pewnej wiedzy takiej właśnie psychologicznej, psychoterapeutycznej na temat nerwic i księża, duszpasterze taką wiedzę powinni posiadać i wiedzieć, jak z takimi osobami rozmawiać, jak się z nimi obchodzić i gdzie je wysyłać. Oprócz tego, że przed Najświętszy Sakrament, to właśnie do psychiatry czy na terapię. Ja powiedziałbym tak, hasło jest Jezus najlepszy psycholog. Możemy ciągnąć dalej. Jezus jest najlepszym okulistą, Jezus jest najlepszym dentystą, chirurgiem, hydraulikiem. Generalnie taka jest logika tej wypowiedzi, która właśnie jest związana z dualizmem, z tym, że nie żyjemy doświadczeniem, że Bóg w nas i poprzez nas tutaj działa. I przez wszystko też działa dla naszego dobra, dla naszego zbudowania. Tak naprawdę jest to w jakiś sposób zaprzeczanie wcieleniu tym, że Słowo stało się ciałem i to ciało zamieszkało pomiędzy nami, wśród nas, pośród nas. I że naprawdę mam ochotę zawsze to powiedzieć i to wiele razy powtarzam, że jak będzie takiego wierzącego człowieka bolał ząb albo będzie mu ciekł kran, proszę bardzo, proszę iść przed Najświętszy Sakrament, bo Jezus jest najlepszym dentystą, Jezus jest również najlepszym hydraulikiem, na pewno. I to jest w ogóle taka demagogia,
chrześcijańskim opakowaniu, nic to dobrego nie niesie. Brzmi może dobrze, ale jest w sumie też niezgodne z nauką Kościoła. Jaki obraz teologiczny za tym stoi? Boga, który jest daleko? Boga, który nie posługuje się drugim człowiekiem? I ten człowiek powiedział, ksiądz sobie żartuje. Niestety mam podobne wrażenie. Facet się rozłączył. Myślę sobie, słusznie się rozłączył. Smutne, że się rozłączył. I naprawdę można odwrotnie. Można powiedzieć, przyjdź do mnie, porozmawiamy, a potem pójdę z tobą nawet przed Najświętszy Sakrament. Pójdziemy razem. Taka jest właściwa postawa. Rozumiecie? Problem polega na tym, że my straciliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa, który ma moc uzdrowienia, uwolnienia, który jako jedyny zna korzenie twojego problemu i może wyzwolić cię i uwolnić. Ta kobieta tutaj, nie? Zobacz. Zrobiła wszystko. Była u wszystkich lekarzy, szukając pomocy i nie znalazła, czuła się jeszcze gorzej. Aż w końcu doszło do spotkania z jedynym uzdrowicielem, który wie, gdzie jest korzeń problemu, gdzie jest korzeń choroby. Dotknęła się go i została uzdrowiona. No i tutaj znowu troszeczkę musimy zareagować, bo troszeczkę widzimy, odkrywa się tło tej wypowiedzi, bo to jest albo homilia, albo jakiś komentarz Ewangelii o kobiecie, jak sądzę, cierpiącej na krwotok, która się dotyka Jezusa i tam rzeczywiście jest napisane, że chodziła do wielu lekarzy, uzdrowicieli, nikt nie mógł jej pomóc i dopiero spotkanie z Jezusem ją uzdrowiło. I to znów jest kwestia sposobu egzegezy Pisma Świętego, czyli tego, jak my czytamy Pismo Święte. Swoją drogą, wszystkich zainteresowanych tym, jak czytać Pismo Święte, odsyłamy na stronę Fundacji Teozis, bo tam mamy audycję online i tam znajdziecie takie nasze podzielenie się, jak czytać Pismo Święte, bo na pewno nie można czytać w taki sposób, jak tu usłyszeliśmy, gdzie bierzemy dosłownie jakiś fragment z Pisma Świętego i wyprowadzamy z tego wnioski, które nie dotyczą tak naprawdę objawienia, tylko mają być niejako wskazówką, gdzie się leczyć, jak się leczyć. No i to jest taki klasyczny przykład nadużycia, bo w ten sposób moglibyśmy również traktować fragment o wyłupywaniu sobie oka, obcinaniu sobie ręki. My wiemy, że mamy do czynienia z pewną, uwaga, katechezą, że ten przepiękny tekst z kobietą cierpiącą na krwotok ma nam dać pewną wykładnię dotyczącą tego, kto jest źródłem życia, kto jest źródłem zdrowia. I oczywiście chodzi o to życie Z, Zoe, życie przez duże Z, czyli życie wieczne, o to uzdrowienie, które dla nas walczy, że tak powiem, Ewangelia i które nam przynosi Jezus, bo Jezus nie przynosi nam przede wszystkim życia na poziomie bios czy psyche, czyli życie w ciele, tylko przede wszystkim Jezus ma nam przynosić życie wieczne, czyli życie, które się nie kończy. I ta piękna perykopa jest właśnie o tym. Nie wchodząc już dalej w tę polemikę, nie mówiąc do końca tej katechezy, znowu, rozumiemy, co ksiądz Dominik chciał powiedzieć, w sensie wiemy, tak chyba domyślamy się, o co mu chodziło. Częściowo się zgadzamy. No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest taki fragment tej wypowiedzi księdza Dominika, z którym ja naprawdę całym sercem zarezonowałam. Mówię, tak, dokładnie też tak czuję, też tak myślę, też tak wiem, że w Chrystusie jest życie, że Chrystus
zna korzeń mojego cierpienia, mojego grzechu. On mnie zna lepiej niż ja sama siebie. Mówię, zgadzam się z tym, jak najbardziej. A jednak nie wszyscy byli uzdrawiani. Nawet za czasów Jezusa wielu uzdrawiał. A nie wszystkich. Nie wszystkich. I tak jak Marcin powiedział, to nie jest przesłanka, która znaczy, że jak jesteś chory, to idź przed Najświętszy Sakrament i dotknij się Jezusa, na pewno będziesz zdrowy, bo fizycznie, nie bo to właśnie nie chodzi o zdrowie fizyczne. No i posłuchajmy dalej. My za kilkadziesiąt minut nie tylko, że się Go dotkniemy, my Go przyjmiemy. Rozumiecie? Jego obecność zamieszka w nas. Jego krew popłynie w Twojej krwi. Jego ciało Boga połączy się z każdą komórką Twojego ciała. Jego duch połączy się z Twoim duchem. Jego myśli z Twoimi myślami. Jego uczucia z Twoimi uczuciami. Jego serce z Twoim sercem. To jest bardziej intymne niż seks między małżonkami. Rozumiesz? Bo żona nie łączy się z mężem na poziomie wewnątrzkomórkowym. A Bóg z Tobą tak. No właśnie, pięknie tutaj ksiądz Dominik powiedział. Ja kiedyś, słuchajcie, ułożyłem taką pieśń, serce do serca, krew do krwi. I cała nasza, powiedzmy, działalność, którą prowadzimy z Moniką, jeśli chodzi o życie wewnętrzne, prowadzenie ludzi do życia wewnętrznego, jest właśnie uświadamianiem im tego, co ksiądz Dominik pięknie powiedział. Bo Chrystus jest w nas. Że żywy Bóg żyje, żywy Bóg jest w nas, mieszka w nas, naprawdę. Jesteśmy tak. Jego świątynią. Tak, tylko miejscem Jego obecności. Jesteśmy z Nim tak. zjednoczeni w głębinach naszego serca. I my naprawdę nie mamy potrzeby przeciwstawiać tego doświadczenia pomocy terapeutycznej. Te dwie rzeczywistości się nawzajem wypełniają, uzupełniają, przenikają. Najlepsze chyba słowo przenikają i nie ma potrzeby tutaj mówić komuś, nie idź do lekarza, nie idź do psychiatry. Naprawdę nie. Więc pytam się ciebie, dlaczego nie jesteś uzdrawiany z twoich chorób? No i właściwie tylko jedno zdanie i popsuło wszystko. Więc pytam się ciebie, dlaczego nie jesteś uzdrawiany ze swoich chorób? Nie wiem, naprawdę tak jakby ksiądz Dominik nie widział dzieci na wózkach inwalidzkich, które mają choroby genetyczne, jakby ksiądz Dominik nie widział przed sobą. Być może, że ci ludzie nie chodzą na spotkania z takimi kaznodziejami, ludzi chorych na raka, ludzi, którzy umierają z powodu różnych zaburzeń, bo przecież, jak mi się zdaje, dobrze mi się zdaje, wszyscy umrzemy na coś i w związku z tym nie można na tej podstawie wysnuwać wniosku, że umieramy, bo nie mamy wiary. Tak, z tego, co mi się wydaje, logika każe nam na coś zachorować głównie. To pytanie skierowane do człowieka jest takim obciążeniem na zasadzie, gdybyś wierzył, to byłbyś zdrowy. Jest naprawdę wiele osób, które z gorącym sercem, z ogromną wiarą modliły się o uzdrowienie swoich bliskich. One, ich wspólnoty, te osoby. Naprawdę z ogromnym zaangażowaniem, z postami, z nocnymi czuwaniami, z modlitwami przed Najświętszym Sakramentem, z modlitwami o uzdrowienie. I te osoby chorowały nadal lub umierały. I co teraz? Czy to jest wina tych osób, bo się źle modliły, bo źle wierzyły? Może powiedzieć, że za małą wiarę, to jest pewna manipulacja, to jest nadużycie. Tak nie można mówić, to jest też niezgodne z nauką Kościoła. Można by powiedzieć, że bardziej to jest pytanie do Boga. Co chcesz mi przez to powiedzieć? Co przez to wydarzenie, przez tą chorobę, przez to cierpienie, jeżeli mnie nie uzdrawiasz, co chcesz mi powiedzieć? Pełnia wiary to jest to, że ja wierzę, że może mnie uzdrowić, ale także ufam, że czy mnie uzdrowi, czy nie, ja jestem w Nim i On jest ze mną. I nawet z mojej choroby, przez choroby moich bliskich, może wyprowadzić dobro. I nawet to zło, czy ta choroba, może doprowadzić mnie do Boga. Ale ja tego nie wiem, jaką drogą chce mnie prowadzić Bóg.
jest wiara i zaufanie, zawierzenie się Bogu do końca. Tak jak Jezus, który modlił się: Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. Nie wiemy, dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani, bo nie mówię teraz o niewierzących, ale z wielu osób wierzących, które naprawdę się głęboko modlą, mówią: dlaczego Bóg mnie nie uzdrawia? Dlaczego mnie nie uzdrawia? Dlaczego nie interweniuje? I to jest jeszcze tym bardziej jakoś w sumie dla nas trudne do zaakceptowania, dlatego że te słowa padają w kontekście chorób psychicznych, zaburzeń emocjonalnych, do których ksiądz Dominik się odwołuje, a ci ludzie są wyjątkowo krusi. Po prostu mamy przed sobą wyjątkowo kruche istoty, które mogą bardzo chętnie wziąć na siebie, których psychika jest tak słaba, że one się przed tym sformułowaniem zwyczajnie nie obronią. I jak posłuchają takiego kazania, to po prostu zostaną zmiażdżone tym, co usłyszały. Poczuciem winy. No i po prostu, no nie można takich rzeczy robić, no nie można takich rzeczy mówić, nie można w ten sposób rzucać słów po prostu. No. Jakoś, no, mamy ból w sercu, jak to słyszymy. Naprawdę nie ma w nas na to zgody. To jest szok, że zdecydowana większość katolików, chrześcijan chodzących na Eucharystię nie jest uzdrawianych i leci do ludzi szukać pomocy, różnego rodzaju psychologów, psychiatrów, leków. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie w kupowaniu leków antydepresantów. Na pierwszym miejscu w Europie. I na pierwszym miejscu w Europie jesteśmy w chodzeniu na mszę świętą w niedzielę. Czy to nie jest szokujące? Szokujące. Dla mnie to jest szokujące. No ciężko nam się tego słucha, bo to jest przeciwstawienie Eucharystii w jakimś sensie terapii, pomocy psychiatrycznej czy farmakoterapii. To już są naprawdę bardzo poważne sprawy, ponieważ osoby na przykład z psychozami, ze schizofrenią, z chorobą afektywną dwubiegunową, z depresją wymagają pomocy farmakologicznej, czy z ciężkimi lękami, nerwicami. Także po prostu jesteśmy też biologiczni. Bóg nas stworzył z ciałem. Dopóki żyjemy tutaj na ziemi, mamy też ciało. Jesteśmy biologiczni. W związku z tym pewne procesy biochemiczne zachodzą i leki, które też są jakoś, ja widzę w tym działanie Boże, właśnie przynoszą ulgę i zdrowie tym osobom, dobre funkcjonowanie. To naprawdę się nie wyklucza. A tutaj w tym, co mówi ksiądz Dominik, to jest przeciwstawione. Jakby jedno było czymś złym, wbrew Bogu, a jedno czymś dobrym. To jest Boże, a to jest tylko ludzkie. I to jest Boże. I tu działa Bóg. Mamy rozum, mamy mądrość. Musimy też działać w zgodzie z naturą, tak jak nas Bóg stworzył. Bóg nie działa wbrew naturze. To On ją stworzył. Jest nam ciężko, dlatego że my znamy przypadki, gdzie pod wpływem tego typu nauczania ludzie odstawiali leki i później my mieliśmy ich w gabinecie. Albo trafiały na oddział psychiatryczny, na po prostu leczenie, interwencje. Jak słuchacz taki, może się tam znalazł ktoś, kto ma depresję ciężką, ledwo żyje, że tak powiem, bierze leki i słyszy takie kazanie, i później się okazuje, że on odstawia leki i popełnia samobójstwo, które jest najczęstszym ciężkim powikłaniem depresji. Najczęstszym powikłaniem depresji. Tak, czy przyczyna samobójstw, odwrotnie, w drugą stronę, to jest głównie właśnie ciężka depresja. I teraz no nie można po prostu takich rzeczy mówić. A jak je mówi ksiądz katolicki, to jest to wręcz skandaliczne w sumie. My w tym momencie jesteśmy zburzeni. Ksiądz świętej pamięci chyba niestety, Krzysztof Grzywocz, mówił o tym, że on uważa, że za takie wypowiedzi czy działania takie, na przykład egzorcyzmy nad osobami chorymi psychicznie,
powinno się ludzi sądzić i skazywać w sprawach cywilnych, karnych. Ja naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby wreszcie ludzie w Polsce, niektórzy otrzeźwieli i rozpoznali, że niosą na sobie różne brzemiona nerwic na tle religijnym, lęków, nerwicy natręctw, czy właśnie trudności, skrupuły, trudności psychiczne, albo że dowiedzą się, że ktoś z ich rodziny pod wpływem nauczania tego typu odstawił leki i na przykład nie daj Bóg się zabił, że ci ludzie zaczną wreszcie skarżyć i dawać pozwy. Może to otrzeźwi nas, mówię teraz, biorę na siebie jakiś sensie i sprawi, że zaczniemy być odpowiedzialni za słowo. Skończyliśmy tak mocno, no bo to nagranie kończy się takim no bardzo dla nas trudnym momentem, ale chcemy podkreślić, że nie walczymy tutaj z księdzem Dominikiem, tylko po prostu nie do końca możemy się zgodzić, albo właśnie nie zgadzamy się z tym, co w niektórych swoich wypowiedziach mówi. Zwłaszcza, że to wszystko się naprawdę nie wyklucza i modlitwa, wiara jest lecząca. Bóg jest miłością, miłość leczy i to się nie wyklucza. Natomiast też tak było, że Jezus nie po to przyszedł na świat, żeby ludzi uzdrawiać. Uzdrowienia przede wszystkim były znakami do potwierdzenia nauki, do tego, po co Jezus przyszedł, aby nas zbawić, aby objawić miłość Ojca. I to jest główna, można powiedzieć, treść, sedno naszej wiary, że jesteśmy stworzeni przez Niego, umiłowani, zbawieni. A nawet Łazarz, który został wskrzeszony przez Jezusa, jakoś odszedł, umarł. Chcemy jeszcze się odwołać do Ojca Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. No niestety nie pamiętam imienia, czy nie Ludwik, który po prostu był chory psychicznie i jest pierwszym na ołtarze wyniesionym chorym psychicznie człowiekiem, nie, który jest jakimś ogromnym też znakiem nadziei dla wszystkich tych kruchych, słabych, którzy pomimo psychoterapii, pomimo psychiatrycznych zabiegów, również pomimo długich modlitw przed Najświętszym Sakramentem nadal są chorzy i jakoś muszą nieść swój krzyż. Też Was jakoś w tym momencie bardzo wszystkich, jeśli jesteś tutaj wśród grona naszych słuchaczy, z taką trudnością Ciebie jakoś tutaj tulimy i chcemy, byś wiedział, że nie jesteś pozbawiony miłości. I że można kochać nawet będąc bardzo zranionym w sferze emocjonalnej czy psychicznej. Kochani, tyle na... Mamy nadzieję, że jednak dobry początek. Mamy nadzieję, że ten film nikt z Was nie będzie go odbierał jako naszej jakiejś walki z kimśkolwiek. Szanujemy księdza Dominika, życzymy mu dużo dobra. Nie podzielamy jego form pobożnościowych, bo mamy jakby inne kanały życia, ale to każdy w kościele ma swoje. Natomiast rzeczywiście nie do końca się możemy zgodzić z tym, co mówił, a skoro nas wywołał, to jesteśmy. Zapraszamy Was teraz do strony Fundacji Teozis, gdzie w tym cyklu Pogaj Duchy, Chrześcijanin a psychoterapia, znajdziecie kolejne filmy na stronie www.teozis.pl. Theozis. Theozis znaczy przebóstwienie. Właśnie temu chcemy służyć i na wszelkie sposoby iść ku temu, by Chrystus w nas się ujawnił jako miłość w świecie. Ściskamy Was. Do zobaczenia.